Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy osoba z wszczepionym kardiowerterem, defibrylatorem może zrobić prawo jazdy autobusowe? No i z tym związana jest oczywiście, związane jest przewożenie ludzi. Zapytanie internauty, chciałbym pana zapytać o pewną rzecz. Mam wszczepiony kardiowerter w defibrylator od 11 roku życia po nagłym zatrzymaniu krążenia. Do tego czasu urządzenie miałem wymienione 4-krotnie. Wszczepiono mi ICD z powodu bezpieczeństwa zdrowia, ponieważ nie wykryto u mnie żadnych nieprawidłowości związanych z sercem. Moje pytanie jest następujące. Czy z ICD mogę prowadzić miejski autobus, na przykład MPK? Mam czynne prawo jazdy kategorii B, jestem kurierem, jeżdżę po kilkaset kilometrów dziennie. Wiem, że nie mogę prowadzić ciężarówek, ale o autobusach nic nie słyszałem. No, czy pana zdaniem mógłbym pracować w zawodzie kierowcy miejskiego autobusu? Od 5 lat nie miałem żadnej interwencji związanej z użyciem tego urządzenia. Pozdrawiam i czekam na odpowiedź. No, sprawa bardzo ciekawa, ale odpowiadając tak na to zapytanie. Przypomnę, co to jest to ICD. Zapobiega to urządzenie w sumie groźnym dla życia zaburzeniom rytmu serca, które no, nagle mogą u takiego pacjenta, jak tutaj nasz pacjent pytający, wystąpić. Natomiast no, praca tutaj kierowcy autobusu wydaje mi się jednak zbyt odpowiedzialna. No i przede wszystkim przez to wożenie ludzi, prawda? I nawet mniej tutaj jest problemem zdrowie danego kierowcy, tylko w tym momencie, kiedy to zdrowie w jakiś sposób zaszwankuje, no to jest trochę zbyt duże ryzyko, prawda? Jeżeli nagle ta utrata przytomności szczególnie nastąpi w trakcie jazdy tym pojazdem autobusowym. No, jest tam wiele obostrzeń co do tego ICD. Może się nawet teoretycznie zdarzyć, że urządzenie nie zadziała prawidłowo tam w jakichś polach elektromagnetycznych czy innych. Natomiast jest druga strona medalu, że jeżeli rzeczywiście od wielu lat żaden incydent sercowy tutaj nie wystąpił, no przedyskutowałbym sprawę z kardiologiem, tym prowadzącym. Być może on ma inne zdanie, napisze jakąś swoją opinię dla lekarza medycyny pracy. No i pod jakimiś warunkami ten lekarz medycyny pracy może dopuścić. No, niestety tak znam życie. Z reguły lekarze medycyny pracy uprawnieni jeszcze do badań kierowców są jednak asekuracyjni, szczególnie jeżeli chodzi o zdrowie jakiegoś ogółu. I wątpię, czy ten przypadek zostanie załatwiony pozytywnie. Natomiast jeżeli ty znasz jakiś podobny inny przypadek, że ktoś został kierowcą zawodowym z kardiowerterem, defibrylatorem, zapraszam cię oczywiście tutaj do komentarzy poniżej. Jeżeli ci się podobało to wideo, oczywiście daj kciuka. Zapraszam cię również na moją stronę badania na prawo jazdy wrocław.com, gdzie omawiam takie podobne przypadki. No w sumie na tym kończę jeszcze raz. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Tam jest jedna taka uwaga. Prawdopodobnie ta osoba nie była już wcześniej dopuszczona jako kierowca autobusu, natomiast zasady jako kierowca ciężarówki kategorii C, natomiast zasady dla kierowcy autobusu, dla tramwajarza, czyli motorniczego, dla pojazdów uprzywilejowanych, jeżeli chodzi o zdrowie, są niestety takie same. Także jeszcze raz zapraszam do komentarza. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.